Witajcie moi mili, ponownie na live'ie z Krzyniem. Witam Was po weekendowej przerwie. Przez weekend postanowiłem dać Wam troszeczkę odpocząć od oglądania mojej facjaty. Myślę, że to też może się znudzić, ale zaczęliśmy piękny tydzień. Dziś jest poniedziałek, żyjemy dalej i zaczynamy kolejny piękny tydzień. Nie wiadomo, co nam przyniesie, jest jak jest. Postanowiłem oczywiście kontynuować swoje dzieło, które teraz masz okazję oglądać, z tego względu, że wiem, że wielu osobom się bardzo podoba to, co robię. Dostałem od Was kilka słów zachęty. W związku z powyższym postanowiłem tego nie przerywać. Zeszły tydzień to był taki tydzień eksperymentu. Przyjmie się, nie przyjmie się, jak to odbiorą pozostali. I powiem tak, oczywiście fala hejtu w moją stronę jak najbardziej się przelała. Jest grono osób, którym się jednak nie podoba to, co ja robię, ale ja jedną rzecz się w życiu nauczyłem. Cokolwiek w życiu zrobię, zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś, kto to skrytykuje. Z jakiegokolwiek powodu. Najczęściej jest to po prostu czysta zazdrość. Więc postanowiłem robić to, co uważam za słuszne i pożyteczne, i w związku z powyższym, że część osób bardzo sympatycznie się wyraziła na temat mojej działalności, postanowiłem dalej kontynuować swoją pracę. Nawiązując do hejtu, który spotkał moją osobę, bardzo często spotyka się z takim określeniem: czy ty aby na pewno jesteś człowiekiem odpowiedzialnym? No to ja w takim razie zadaję to pytanie w drugą stronę. Czy aby na pewno ty jesteś człowiekiem odpowiedzialnym? No bo co to jest bycie odpowiedzialnym? To czy są ku temu jakieś, nie wiem, wytyczne, na jakiej podstawie przydzielamy łatkę odpowiedzialny, a ten jest nieodpowiedzialny? No nie, to jest jakiś tam zbiór umownych norm, które przyjmujemy, że są jakieś tam, a te inne są jakieś tam. Więc do tych drogich osób, które w zaistniałej sytuacji, w sytuacji tego całego epidemii koronawirusa, którzy tak lubicie przydzielać te łatki, ten jest odpowiedzialny, ten jest nieodpowiedzialny, to ja mam pytanie, czy żeście się zastanowili nad tym, czy wy jesteście odpowiedzialnymi osobami? No bo proszę, zwróćcie uwagę. I bardzo często atakujecie, bo zostajesz w domu, bo boisz się o swoich bliskich. No, ja to rozumiem, ale czy to jest powód, żeby teraz innych atakować, którzy mają zupełnie inne podejście do tego tematu? Czy robiąc to, co robisz, dzieląc ludzi na odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych według swojego własnego mniemania, bo inaczej tego się na to nie da nazwać, czy wziąłeś pod uwagę, co się dzieje z osobami, które w wyniku zaistniałej sytuacji czują się samotne, które poczuwają strach, rozpacz, niepewności jutra? Dlatego nazywam to wszystko, że tutaj mamy do czynienia z pandemią koronawirusa, ponieważ zaczynamy już świrować. Czy wziąłeś odpowiedzialność na siebie za tych ludzi? Czy bierzesz pod uwagę, że ta cała sytuacja przyniesie bardzo niekorzystne skutki, chociażby w postaci wielu samobójstw? Czy w ogóle wziąłeś to pod uwagę? No bo pomyślmy, zdrowy mężczyzna, mający rodzinę, nieumiejący pracować, bo, no bo, przepraszam, źle się wyraziłem, chcący podjąć pracę, a pracy nie ma. No bo to, że będzie kryzys między innymi w postaci bezrobocia, to chyba wszyscy sobie już zdają z tego sprawę. A on ma rodzinę do wyżycia. Jak on ma ten człowiek żyć, patrząc na to, że ich dzieci głodują? Czy wziąłeś pod uwagę tych wszystkich osoby, które niestety popełnią samobójstwo? Czy wziąłeś odpowiedzialność za ich życie, za ich status psychiczny, za ich odczucia? Czy wziąłeś na to odpowiedzialność, przydzielając tym wszystkim łatki, ten odpowiedzialny, ten nie jest odpowiedzialny? Bo to, że ty się boisz, to ja to rozumiem. To jest strach, jest czymś normalnym.
Ja w pierwszym swoim live'ie powiedziałem, dlaczego ja nie odczuwam strachu i powiedziałem, że moja osobista relacja z Jezusem Chrystusem mi pomaga przetrwać te wszystkie trudne czasy i tego nie odwołuję. Ale myślę troszeczkę o innych osobach, dlatego myślę, że jestem bardziej odpowiedzialny niż wy wszyscy, którzy nazywacie mnie nieodpowiedzialną osobą. Bo powiem wam jedno. Na pewno obecny rząd o was nie pomyślał, bo zająć tym, co najważniejsze, żeby wam pomóc, czyli tak zwaną tarczą antykryzysową, to ich najważniejszy problem to jest, jak przeprowadzić wybory. Więc na pewno się rząd nie zainteresował tymi wszystkimi ludźmi, którzy zostaną na lodzie. I tego jestem w 100% pewny i tego mogę powiedzieć odpowiedzialne przed wami wszystkimi. I co dalej? No właśnie. O, witajcie, witajcie. Chyba wróciłem. Coś mnie wywaliło. Mam nadzieję, że to nie zrobiło jakichś wysokich szkód, że tak powiem, i dalej mnie widać, można mnie oglądać, jeżeli w ogóle chcesz to oglądać. W momencie, w którym przerwało nam połączenia, chciałem wam tylko jedną rzecz powiedzieć. Co prawda nie mam wpływu na to, co się zdarzy. Ja mam spokój ducha, aczkolwiek nie wiem, co będzie jutro. Po prostu moja relacja z Bogiem żywym mi pomaga przetrwać ten trudny okres czasu. I choć nie mam dla was złotego środka, to mam rozwiązanie, jak można uzyskać spokój duchowy. A mianowicie to jest Słowo Boże. Tego jestem w 100%, że to na pewno pomoże uzyskać spokój wewnętrzny i troszeczkę na trzeźwo pomyśleć, co jest dalej. Tu mam akurat Nowy Testament w postaci Biblii Motocyklisty, natomiast każdego rodzaju Słowo Boże jest dobre na ten kryzys. Umocni to naszego ducha i pomoże nam przetrwać te trudne czasy. I to, co ja chcę was zarażać, to zarażać was Słowem Bożym. Bo w tym okresie to ono jest nam bardzo potrzebne i jestem zyskacie. Udało mi się wrócić. Jak widać, chyba dzisiaj sprzeciwności losu nam nie współdziałają i nie będę w stanie chyba dokończyć tego nagrania, więc powiem tylko jedno. Ja zarażam tylko Słowem Bożym i to jest bardzo odpowiedzialne zachowanie w stosunku do innych. Nie wiem, jak jestem w stanie wam bardziej pomóc w tych trudnych czasach. Proponuję zajrzeć do mojego pierwszego live'a. Odpowiedziałem tam na temat oddania swojego życia Jezusowi i to, jak zmieniło moje życie. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jeżeli potrzebujesz w czymś pomocy w czasach, które są tam niepewne, a będę w stanie tobie jakoś pomóc, to ja bardzo chętnie służę pomocą. Na dzień dzisiejszy bardzo chętnie bym was wszystkich zaraził Słowem Bożym, żebyście byli żywym świadectwem Chrystusa żywego. I z Nim jesteśmy w stanie przeciwdziałać wszelkie trudności. Reasumując, zastanów się, czy jesteś człowiekiem odpowiedzialnym. Pomyśl o ludziach, którzy się za chwilę znajdą naprawdę w ciężkim stanie, w ciężkich problemach. Myślę, że w tym momencie oprócz pomocy psychologów, którzy na pewno po tym całym kryzysie będą mieli kupę roboty, w to nie wątpię, to myślę, że są potrzebni w tej chwili również przede wszystkim osoby, które będą zarażać ludzie prawdziwym Słowem Bożym, a nie jakimś plastikowym kościołem, bo takie też niestety są, więc jeżeli jesteś w jakiejś organizacji, też się zastanów, czy jesteś w plastikowym kościele, czy w kościele Jezusa Chrystusa, Boga żywego. Na dzień dzisiejszy to wszystko, ponieważ niestety problemy techniczne nam uniemożliwiają kontynuowanie. Zaraz sobie zobaczę, jak to nagranie w ogóle wyszło, bo nie jestem do niego pewny. Pozdrawiam was i do zobaczenia na kolejnym live'ie. Trzymajcie się, hej!